Witajcie, z tej strony Blumi. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam absurdalne sekrety występujące w bajkach Disneya. Zapewne nieraz dostrzegliście w danym filmie albo bajce jakiś fail ze strony animatorów. Nie zawsze musi być to wpadka, a celowe zadanie. Bywa nawet, że producent filmu robi jakiś absurd w danej scenie, aby po prostu o jego filmie było głośniej. Jednak takich przypadków jest naprawdę mało, albo po prostu są nieujawnione. Standardowo po wbiciu 1000 lajków za parę dni wrzucam kolejny film, więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Seksualizm. To, że w niektórych bajkach są wykorzystywane podteksty z udziałem propagowania seksu wśród dzieci, to raczej każdy z nas wie. Jednak czy wiecie, że w bajkach Disneya wykorzystuje się ten trik w większości bajek? Spróbuję pokazać wam poszczególne screenshoty, jednak naprawdę preferuję mieć dystans do tego, ponieważ nikomu nie chcę zniszczyć dzieciństwa. Taka ciekawostka ode mnie. Walt Disney został oskarżony o bycie seksistą i antysemitą. Nie uznawał on kobiet w jego firmie, więc aby przyjąć się do jego firmy za ową psią, trzeba było posiadać nie lada talent. Wracając do tematu dziwnych rzeczy, z podkreśleniem rzeczy, wydaje mi się, że niektóre z nich są dodawane celowo, ponieważ na zdrowy rozum coś za dużo tych przypadków. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu bajka, a spróbuję przypiąć ci serduszko. A 113. Jest to jedyny w naszym zestawieniu najmniej absurdalny żart wykonany przez wielu animatorów. A 113 przez wiele osób miało wiele powiązań. Od rozszyfrowania daty śmierci Johna Kennedy'ego, aż do okropnej, barbarzyńskiej zbrodni III Rzeszy. Easter Egg występuje w masie filmów, takich jak Toy Story, Dawno temu w trawie, Gdzie jest Nemo i Nie ma mocni, Auta, Wall-E i Toy Story 2. Okazuje się jednak, że wielka zagadka to jedynie powiązanie do numeru pokoju. Brzmi dziwnie, jednak to jest prawda. A 113 to numer pokoju w California Institute of Arts, gdzie wielu animatorów, w tym pracujący teraz w Pixarze, stawiało swe pierwsze kroki filmowej animacji. Umieszczanie w swoich dziełach numeru A113 jest po prostu rzeczą symboliczną, czyli w dosłownym języku jest to pomachanie dla swoich starych przyjaciół. Przygody Aladdina. Prawie każdy, kto oglądał film pod tytułem Przygody Aladdina, jest przekonany, że akcja bajki odbywa się w dawnych czasach. Ale czy na pewno? Dżin Aladdina zna chwyty i teksty, które pochodzą z XX-wiecznej popkultury. Czy więc fabuła bajki rozgrywa się w przyszłości? W oficjalnej grze wideo w jednej ze scen możemy ujrzeć współczesny znak drogowy STOP, kości po wojnie jądrowej, a zarazem parę tak zwanych niewybuchów z bomby jądrowej. Być może jest to, co pozostało po naszym świecie tuż po apokalipsie. Chciałem wspomnieć, że jest to tylko teoria. Jednak oparta na faktach. Plus, jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat tego sekretu, to odsyłam do linku w opisie. Zaplątana historia. W Krainie Lodu jesteśmy świadkami krótkiej zmianki dotyczącej Rozpunki i Flynna, którzy mieli być obecni na koronacji Elsy. Wiemy również, że rodzice Elsy i Anny prawdopodobnie zginęli podczas katastrofy morskiej. Ostatnio widzieliśmy ich, kiedy wsiadali na statek. Zakładając, że fabuła Krainy Lodu ma miejsce w Norwegii, a akcja Zaplątanych toczy się w Niemczech, oba państwa nie dzieli ogromna liczba kilometrów. Tak więc jest możliwe, że rodzice Elsy i Anny wybrali się na ceremonię zaślubin Rozpunki i Flynna. Niestety nigdy tam nie dotarli. Co więcej, wiesz, jaki kraj leży pomiędzy Norwegią a Niemcami? Dania. A kto mieszka w tym kraju? Mała syrenka, która widziała wrak statku. Nie muszę chyba dodawać, kto mógł nim podróżować. Okej, jesteśmy już po filmie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat sekretów bajek, to odsyłam was do linku w opisie, a zarazem grupki facebookowej. Standardowo po wbiciu równego 1000 lajków za parę dni wrzucam kolejny film. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.